It's a pleasure for me to have this presentation here for you. I have a great translator on my side, so I also need to wait a bit. Dziękuję Państwu bardzo za przybycie. Bardzo mi miło, że mogę się z Państwem spotkać w tym dniu. Ponieważ korzystam z tłumaczenia, no to też będę musiał troszeczkę czasu oddać właśnie dla Pani tłumacz. You heard already about the importance of this project, and I can only underline this. Of course, for an architect, it's the greatest thing you can do to design a concert hall, because you need to imagine a concert hall is the biggest instrument in the world you can build, actually. It's an instrument where more than 1,800 people can sit inside and listen to the music, and of course, the music should be perceived with the highest quality. I muszę powiedzieć, że jest dla mnie olbrzymim zaszczytem móc realizować taki projekt. Projekt budowy sali koncertowej, gdzie każda sala koncertowa stanowi dla architekta olbrzymie wyzwanie z tego względu, że jest ona tak naprawdę instrumentem muzycznym. Instrumentem muzycznym tak olbrzymiej skali, że wewnątrz jego może zasiąść 1850 widzów, z których każdy jest w stanie usłyszeć muzykę najwyższej jakości. But besides that, such a cultural building has many other functions. It gives a home for the Sinfonia Varsovia Orchestra, of course, but it gives very, very important building to the city of Warsaw and to Poland, and cultural buildings like these, they shine over the whole world. So if we manage to build this building in this quality, it will be on the news and on the TV screens globally. And that again will bring people visiting Warsaw, visiting the building, visiting other places in town, of course. And of course, it will also create a lot of employments here for the building, for the construction of the building, for the running of the building later on. So in a way, it's also a machine to generate employment. Natomiast poza tym budynek będzie oczywiście pełnił inne funkcje, nie tylko funkcje żywego instrumentu, ale także funkcje siedziby dla orkiestry Sinfonia Warszawia, ale także bardzo istotne funkcje zarówno dla miasta stołecznego Warszawy, jak i dla całej Polski, bo budynki instytucji kultury to takie projekty, które bardzo popularne stają się na całym świecie i promieniują na cały świat, przyciągając jednocześnie odwiedzających do miasta osoby, które przy okazji zainteresują się także innymi jego rejonami, a jednocześnie generując zatrudnienie zarówno przy budowie, jak i potem przy obsłudze i utrzymaniu budynku. I w dalszych projektach ten budynek staje się taką maszyną napędzającą zatrudnienie w sąsiedztwie. No, it would be great if it would work. Świetnie, gdyby udało się zmienić slajd. Let me tell you a bit about the urban situation and the place where it is. You know, of course, it's here. It's on this side. It's the former veterinary institute. It's along the Groszowska Street, and it's in the heart of the Praga district, so to say. Pozwolę sobie teraz pokrótce opowiedzieć o lokalnej sytuacji urbanistycznej, którą zastaliśmy. Oczywiście zdajecie sobie Państwo sprawę, że projekt ma być budowany właśnie tutaj, gdzie jesteśmy, po prawej stronie Wisły, w centrum Pragi, na terenie byłego Instytutu Weterynarii, wzdłuż ulicy Grochowskiej. And as you can see, of course, on this side of the river, where we have the old city center and newer, and then here financial center, very new developments. This is already pretty much underway, and until recently I think the Praga district was more so the thing which you did not really notice. Something was like nearly a bit suburbs and not really the place to be. But I think this is something what we can see in all cities in the world at the moment, that exactly these districts really face some growth at the moment and will face it in the future as well. So to us, this is an extremely potential area of Warsaw, and we are actually very proud that our building will be the center of this development in the future.
Tak jak widzimy tutaj na mapie, po lewej stronie rzeki mamy zarówno Stare Miasto, jak i Nowe Miasto, centra finansowe, rozmaite nowe budynki powstawały przez ostatnie lata. Natomiast Praga dość długo była takim obszarem troszeczkę zaniedbanym albo wręcz niezauważanym. Natomiast na całym świecie właśnie takie dzielnice, niby znajdujące się dość centralnie, ale o charakterze dość przedmiejskim, rozwijają się obecnie bardzo dynamicznie. I to jest także prawda, jeżeli chodzi o Pragę, to jest lokalizacja z olbrzymim potencjałem i jesteśmy dumni, że będziemy mogli być częścią i bardzo istotnym elementem jego przyszłego wzrostu.